wykorzystaliśmy nasz dzień wolny, żeby przyjechać sobie nad jeziorko i będziemy nocować dzisiaj w namiocie tutaj niedaleko jeziora. Jechaliśmy tutaj 230 km chyba. Po drodze udało nam się złapać stopowicza wreszcie jakiegoś i mogliśmy sobie z kimś pogadać. Jechaliśmy z Anglikiem. Ciekawa rozmowa. Za dużo Polaków nie znał, bo był z południa Anglii, więc tam nas jest chyba najmniej, tak mi się wydaje. No i podziwiamy piękno przyrody. Wreszcie ruszyliśmy zatki i wreszcie mamy dobrą pogodę. Znowu wreszcie nie pada i możemy troszkę rozwinąć skrzydła, żagle. Wiatr w żaglach, czy wiatr w żaglach. Wszystko jedno. I będziemy spać na fajnym kempingu, bo na kempingu wolnościowym, że nie ma tam żadnych, że nie ma tam żadnych opad, bo tutaj byśmy musieli płacić 10 dolarów od osoby za spanie w namiocie, co jest troszkę, brzmi trochę bezsensownie. Także tego, możliwe, że jutro coś napiszemy, nakręcimy, albo jeszcze dzisiaj wieczorem. Do zobaczenia. I ponad żyją tutaj ptaki kiwi, których na pewno nie zobaczymy jak zwykle. Chyba mówisz za cicho, Diana. Ale spoko. Jeszcze tu pokażę, jak to wygląda z drugiej strony. Tutaj trochę takie tego. Jeziorko. Takie jeziorko. Już muchy się zaczynają schodzić. To znaczy dawno się już nie myliśmy. Bo jesteśmy nad jeziorem, nad R i spędziliśmy dzisiaj noc pod namiotem. Było bardzo miło. A teraz nas zjadają muchy, więc musimy je ciągle odganiać. Niestety klątwa sandflyów, czyli piaskowych muszek, nas ogarnęła. I specjalnie wstaliśmy się o 5.15, żeby być na pięknym wschodzie słońca nad jeziorem na literę R, ale z drugiej strony. Ale niestety wschód był z drugiej strony. Zresztą jak zobaczycie pewnie na następnych filmiku, albo na poprzednim filmiku obiektyw nam parował niestety, więc timelapse nie wyszedł, ale też go pokazałem, albo go pokażę. Nic ze zdjęć, nic z filmu. Później będzie drugi stąd. I też nie wiem, czy coś z niego wyszło, bo nie było za dużo chmur. No więc taka mała nauczka, że można długo spać zawsze. Nie można mieć wszystkiego, czego się zapragnie. Tak jak nasz hymn. Teraz chyba puszczę tą piosenkę. Co jeszcze, żaba? Nie ma tu ryb, a tam były. Nie ma ryb. To pewnie zamknięty jeszcze tutaj. Pokażę, jak wygląda dookoła. Ale gryzą te muchy. Poszedłem z żoną na molo.
Widzicie, te muchy nawet koło obiektywów latają. Zresztą jak zobaczycie na tym timelapsie, to też latają wokół. Wokół obiektywu. Także idziemy teraz coś zjeść, a później idziemy na mój niewymarzony spacer. Nie, a później idziemy na drugie linie do samochodu, a później na spacer. Kurczę, ale usiadł na mnie. Jesteśmy w mieście Murchison i postanowiliśmy wreszcie wypróbować rybki, która się nazywa whitebait. Nie pamiętam nazwy polskiej, ale mieliśmy już okazję kilka razy spróbować, ale nie skorzystaliśmy z niej. Tak więc... To miały być szproty, Filip. Szproty. Whitebait. Tak więc jesteśmy, zamówiliśmy sobie kanapkę z whitebaitem. Tutaj uwaga, co kryje w niej. Więc możemy sobie tutaj zobaczyć, że jak się dobrze przyjrzymy, to widać rybki. Tu na oczka widać to? Ta widzę. To chyba jest jajko? Nie, to jest ser. Więc tutaj mamy rybki. Dobra, chwilę. Dużo? No i to wszystko, więc zobaczymy je. I za to lubimy Nową Zelandię. Obydwa lody to rozmiar dwie kulki. Czekaj, bo jest nieostre. I to mają być dwie kulki, niech nasi niecukiernicy, no ci w sklepach z lodami wiedzą, że to są dwie kulki, a nie jakieś tam. Okej, okay, bo się topią. Koniec naszej podróży, za chwilę będziemy... Krótkie podsumowanie wyprawy. Trafiliśmy na dobre słońce, trafiliśmy na super drogę, trafiliśmy na fajne miejsca. Jest gitara. Przesyłamy wam promienie gorącego, palącego słońca, bo wiemy, że u was już jest troszkę zimno. A u nas zaczyna się lato! Coraz więcej będzie letnich wpisów, więc będziemy rozgrzewać atmosferę w Polsce. Także tego pokażę, jak to ładnie. To jest droga stamtąd, skąd przyjechaliśmy, do tamtąd, dokąd jedziemy. Jak te żółte kraty się nazywają? Nie wiem. Żółte kraty to jakieś chwasty, ale są ładne. To, że chwast nie znaczy, że musi być brzydki. Coś na pożegnanie? Dzień dobry. Się złożyło, że przed snem muszę wypuścić bąka. Hej, bąk. Bardzo nie mam pomysłu, jak to zrobić. Może jakimś... A nie chciałbym, żeby mnie ugryzł. Ej. Chyba się wkurzył. Zostawię go samego sobie. Mam co zrobić. Ostatnimi czasy nawet trudno wypuścić bąka. Aha. No cóż, będę musiał go zostawić z
samego sobie. Quick.